Krystyna i Hubert Kirchniawy utrzymują stado bydła mlecznego liczące 180 sztuk, z czego 75 stanowią krowy mleczne. W lipcu ubiegłego roku wprowadzili zwierzęta do nowej obory wolnostanowiskowej, w której docelowo może przebywać 130 krów w laktacji. Na legowiskach krowy przebywają na materacach słomiano-wapiennych. W oborze zastosowano obieg ciepłej wody, którą zwierzęta piją z poideł wannowych. System zarządzania stadem wskazuje hodowcom czas przebywania krów przy stole paszowym. Średnio wynosi on 5,5 godziny na dobę, a dla pierwszej grupy laktacyjnej niecałe 6 godzin. TMR dla pierwszej grupy laktacyjnej jest przygotowywany na wydajność 45 litrów mleka, a dla drugiej grupy laktacyjnej na produkcję 30 litrów tego surowca. Krowy są dojone na hali udojowej typu rybia ość 2×10 stanowisk. Jest ona wyposażona w system, który automatycznie wykonuje post-dipping strzyków, zdejmuje aparaty i czyści oraz dezynfekuje kubki udojowe pomiędzy każdym dojem. Na hali udojowej zwierzęta chodzą po antypoślizgowej posadzce.